Cześć, to Kasia. Dzisiaj parę słów na temat, jakie najczęściej problemy w seksie mają kobiety. Po ostatnim moim filmiku na temat dobrego seksu w związku dostałam po prostu mnóstwo waszych komentarzy, uwag. Robiłam na Instagramie Instastory, różne ankiety, co uważać na taki temat. No po prostu mnóstwo zagadnień. Więc dzisiaj parę słów na temat tego, jakie najczęściej kobiety widzą problem w seksie i skąd one moim zdaniem się biorą, jakie one mają podłoże. Oczywiście wiem jedno, że nie jest sposób wyczerpać tego tematu, no ale przynajmniej dzisiaj spróbuję powiedzieć o paru rzeczach. Na przykład dostałam takie pytanie, co zrobić, jeżeli kobieta czuje się źle w jakiejś ładnej bieliźnie i czuje się w tym wszystkim tak niekomfortowo. To jest właśnie dosyć ciekawe pytanie. I oczywiście podłoża tego problemu mogą być bardzo różne, ale patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszej kulturze, kobiety są dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo mocno programowane do tego, aby mieć absolutnie idealną figurę. Absolutnie idealny wygląd. Już nie mówiąc o tym, że powinny być idealnymi matkami, robić, nie wiem, karierę, być youtuberkami, modelkami. Nie, i Bóg wie jeszcze co. Więc ogólnie mamy takie wzorce, że które wywierają ogromną presję na kobietę. I teraz kobiety po prostu są z natury wobec siebie bardzo krytyczne. Mężczyzna z takim niezłym brzuszkiem stanie przed lustrem i powie: ło, ja to jestem zarąbisty gość, nie? A kobieta 1,74 m, 50 tam parę kilo wagi, czyli no po prostu szczuplutka jak patyczek, stanie przed lustrem krytycznie i powie: o, jak ja mam fałdy na brzuchu, a jak ja mam biodra, a jakie to, a jakie tamto. No i po prostu chcąc, nie chcąc, więźnie w takich schematach wyglądu. No już nie mówiąc o tym, że te supermodelki, te wszystkie rzeczy po prostu tworzą swego rodzaju kanony piękna. No i to jest wszystko takie niedoścignione i takie dalekie, że potem raz, że my się tym przejmujemy, kobiety się w ogóle bardzo przejmują wyglądem, no bo mają takie wewnętrzne pragnienie piękna, co się dziwić, prawda? A z drugiej strony po prostu no, ulegają tej presji tych nacisków medialnych. Dodam oczywiście, że kanony piękna zmieniają się bardzo mocno i w niektórych krajach, to w Afryce na przykład, to jeżeli kobieta nie waży przynajmniej 70-80 kilo, no to przecież nikt kości za żonę nie weźmie. Więc posłuchajcie, kanony piękna kulturowo się zmieniały, zmieniają się teraz. Dzisiaj kobiety są strasznie pod presją, tak? I teraz, jak się to przynosi na związek, właśnie na przykład na ten temat, że miałabym nałożyć ładną bieliznę i po prostu być taką, nie wiem, piękną kobietą w łóżku, no to przecież ja nie jestem piękna, prawda? Ja nie jestem piękna, ja nie jestem doskonała, ja nie mam takich nóg odtąd dotąd, ja nie mam takiego tyłka jak Jennifer Lopez, nie? Ja nie mam biustu jak tam jeszcze nie wiem kto. W związku z tym, no ja się nie mogę pokazać tej bieliźnie, nie? Ja nie mogę, nie? Tymczasem, tak praktycznie rzecz biorąc, jak się słyszy z kolei, gdy mówią o tym wszystkim mężczyźni, to po prostu mężczyźni nie szukają wcale idealnych kobiet. Oczywiście dodam, że zawsze jest pewien procent facetów, którzy muszą mieć kobiety takie, że chcą się z nim pokazać. I to po prostu myślę, że oni łapią też takie kobiety, które wiedzą, o co w te klocki chodzi, prawda? Że w jakim świecie my żyjemy i w co my gramy. Natomiast tak normalnie ludzie to po prostu szukają ciepła, intymności, porozumienia, dobrej komunikacji. A co więcej, szukają też bardzo różnych cech. I teraz kobiety myślą o sobie tak: no ja to jestem niewystarczająca, nie? Ja to, kobieta zawsze znajdzie w sobie wadę, no to mam nogi za krótkie, to, tamto. Facet generalnie uważa, że większość facetów jakby nie wyglądała, no to ja jestem po prostu fajny. To jest właśnie ta różnica wrażliwości, nie? No i teraz kobiety oczywiście przenoszą to wszystko potem na seks, no bo skoro jestem taka nieidealna, nie? No to po co ja mam się tutaj ładnie ubrać? Po co ja mam nałożyć jakąś ładną bieliznę, nie?
bo ja i tak jestem nieidealna. No i słuchajcie, zamknięte koło, nie? Nie ma urozmaicenia w seksie, nie ma takich jakichś fajnych niespodzianek, jakichś takich wejście smoka to się nazywa, nie? Że patrz kochanie, co ja dla ciebie przygotowałem, nie? Przygotowałam. Nie ma tego pieprzyku, nie ma tego, no, tego zaskoczenia, nie? Tylko jest to myślenie, które zresztą warunkuje wszystko. No, ja jestem taka nieatrakcyjna, tego, no więc ja jestem nieatrakcyjna, no więc ja zamierzam to moje przekonanie zmienić w samo spełniające się proroctwo. No i kobiety po prostu w absolutnie nieświadomy sposób torpedują pożycie seksualne w swoim związku, bo w większości jest tak, że one po prostu podobają się swoim facetom i oni po prostu wiedzą, jakie one są, ale oni po prostu chcą tej intymności. Co więcej powiem, że w takiej książce Mężczyźni wolą krągłości, Dukan, taki człowiek, który się jest autorem tej takiej sławnej diety, gdy przez kilkadziesiąt lat leczył nadwagę, leczył bulimię, anoreksję i tak dalej, stwierdził, że nie miał ani jednej klientki z nadwagą, która miałaby problemy z pożyciem seksualnym. Natomiast te strasznie chude i wychudzone kobiety miały problemy z pożyciem. Co wskazuje na to, że faceci po prostu w jakimś sensie lubią te krągłości. A poza tym myślę też, że oni po prostu lubią nas. Oni po prostu lubią swoją żonę, lubią swoją kobietę i oni po prostu chcą nas takie, jakie jesteśmy. Użyję tutaj takiego przykładu ze Śląska. Kiedyś czytałam takie opracowanie właśnie na temat seksualności i ktoś zrobił takie ankiety w domach publicznych w momencie, kiedy na Śląsku, kiedy faceci górnicy dostawali odprawy. I okazało się, że najbardziej popularnymi paniami do towarzystwa wcale nie były te takie szczupłe, młode i w ogóle, tylko kobiety w bardzo podobnej kategorii wiekowej do danego mężczyzny, to jest raz, i właśnie takie lepiej zbudowane. Czyli to tak jakby po prostu on szukał drugiej reprezentantki, która jest podobna do jego żony, nie? Oczywiście to są tylko pewne takie badania, które wam pokazuję i o których mówię, żeby poszerzyć nasze myślenie. Bo bardzo często kobiety po prostu mówią, no ja nie mogę tego zrobić, no bo ja mu się nie podobam. Nie? To też jest takie typowe klisze, że na przykład kiedyś facet za nami latał, bo miał to wysokie libido na początku związku, a potem to libido mu po prostu naturalnie spada, bo on po prostu ma co? Niższy testosteron. I wtedy kobiety mówią tak, nie, on mnie już nie kocha. Nie, on mnie nie kocha. Ja mu się przestałam podobać. Nie? Ja jestem taka nieatrakcyjna, ja się zmieniłam. Ja rzeczywiście jestem taka nieatrakcyjna, no i on mi już nie chce. A tymczasem jest to naturalny proces, bo po prostu jemu spada libido, nie? I on już po prostu tyle tego seksu nie potrzebuje. To nie znaczy, że go nie potrzebuje wcale. To nie znaczy, że ten seks mu się nie podoba. I to nie znaczy, że do tego seksu nie można wnieść co pewien czas jakiegoś aspektu właśnie takiego odświeżenia, przygody, pomysłowości i kreatywności. Oczywiście, ja dzisiaj mówię o problemach kobiet. Dlatego skoncentruję się na kobietach. Pewnie nagram drugi filmik o mężczyznach i tam powiem, co mężczyźni mogą zrobić. Ale uważam, że jeżeli jesteśmy w związku, jesteśmy partnerami, to inicjatywa należy do dwóch stron. I tutaj następna rzecz się kłania, mianowicie to, że ponieważ kobiety bardzo często czytają romanse, nie? Kiedyś były te harlekiny i tam po prostu ten wymarzony książę przyjeżdżał na białym koniu. Miał ciało Boga, rozwiany włos, oczy błyszczące od pożądania. Chryste Panie, nie? No po prostu, i wiecie co? I po prostu to pobudza naszą fantazję. Ja przeczytałam też dobrych parę romansów. Na przykład pani Mnisz Kównej czytałam kiedyś jej różne dzieła, które z jednej strony są romantyczne, z drugiej strony prześmieszne. Ale wiem jedno, że nasza wyobraźnia ma służyć nam, a nie ma nami rządzić. Nie? Czyli jeżeli
A kobiety są w ogóle podatne na takie przekazy, które budują taki klimat, taką atmosferę, takie wow, wow, wow. I potem przychodzi ten facet z pracy, nie? I po prostu, gdzie jest to wow, nie? Jest ten biały koń, mu się zgubił, on te skarpety gdzieś tam rzuci, nie? No i w ogóle, nie? No, konfrontacja, rzeczywistość, a wyobraźnia. Więc uważam, że trzeba świadomie budować naszą wyobraźnię, nie? Dobrze jest, aby wszystkie rzeczy, które mamy, służyły nam, a nie przejmowały nad nami kontrolę i nas unieszczęśliwiały. No więc, jeżeli już masz taką rozbuchaną wyobraźnię, to zatrudnij ją do tego, żeby pomyśleć, jak urozmaicić twoje życie, po prostu. I też lepiej starać się unikać tego, że facet w konfrontacji z tą wyobraźnią zawsze wypada tak fatalnie. No wiecie co? Ja mam taką osobistą teorię, że niektóre z tych harlekinów to pisały jakieś kobiety na potężnym głodzie. I to był ich sposób na katarzis. Większość z nich, myślę, że były po prostu samotne. I to był taki arteterapia, nie? Tymczasem życie jest inne, ale może być strasznie ciekawe, jeżeli ta wyobraźnia zostanie dobrze użyta, a nie tylko do tego, żeby ciągle deprecjonować tą osobę, bo ona po prostu nam do tego obrazu nie będzie pasowała. Bo po prostu nie będzie pasowała, zwłaszcza, że romanse w ogóle mówią o tym, że oni się tutaj spotykają i teraz to jest ta kulminacja i w ogóle większość filmów romantycznych to jest ten moment, kiedy oni stają na ślubnym kierowcu i to jest koniec. A co jest dalej? Nie? A co jest dalej? Czy udało mi się ten poziom romantyzmu utrzymać? A nikt nie wie. Czy się nie rozwiedli po jakimś tam czasie? No tego też nikt nie wie. My zakładamy, że jeżeli oni tak dobrze zaczęli, to na pewno dobrze skończą. Patrząc po życiu różnych sławnych ludzi, gwiazd, celebrytów i innych mądrali, to po prostu większość z nich jest po prostu dzisiaj po rozwodach. W związku z tym autentycznie nie ma gwarancji. Moja rada w tym wszystkim jest taka, że po prostu używajmy wyobraźni do tego, aby być kreatywnym, żeby stać tutaj mocno na ziemi i żeby walczyć tak jak trzeba o swój związek. Nie walcząc z partnerem, ale starając się o to, aby nasz poziom zadowolenia w związku był po prostu na dobrym, stałym poziomie. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że problemy z seksem bardzo często są po prostu papierkiem lakmusowym całej relacji, nie? Czyli jeżeli nam się źle układa, jeżeli my ze sobą już dawno nie rozmawiamy, tutaj przypominam mój filmik o poziomach komunikacji w związku, nie? Jeżeli na przykład już od dawna jesteśmy tylko na poziomie informacyjnym, czyli wynieść śmieci, pieniądze, wakacje, odwieźć dzieci, przywieźć dzieci i tak dalej. I bardzo długo już nie rozmawiamy o emocjach, nie rozmawiamy o marzeniach, o pasjach, o pragnieniach. No to w seksie w większości par będzie właśnie jak? Będzie drętwo, nie? W związku z tym naprawdę, gdy czasami dostaję właśnie takie zapytania, bo naprawdę jest to temat bardzo relacyjny, a ja po prostu to budowanie relacji to jest po prostu absolutnie moja działka, to bardzo często okazuje się, że problemy w seksie, jak się człowiek tak dobrze zastanowi, bo ja zazwyczaj proszę moich klientów, żeby się sami zastanowili nad różnymi rzeczami, oczywiście nakierowując ich na pewne rzeczy, okazuje się, że tak naprawdę to wszystko wystygło dlatego, że na przykład coś się wydarzyło i od tego czasu my już nie rozmawiamy, a tutaj był jakiś kryzys i od tego czasu myśmy już coś tam. I zazwyczaj ten spadek pożycia i tego zadowolenia w tej sferze po prostu bierze się z tego, że się jakiegoś tematu nie obgadało, nie przegadało, nie przebaczyło i nie załatwiło, tak? Czyli znowu wracamy do czego? Do komunikacji, nie? Bo seks to jest tylko 5%, to jest jeden z komentarzy, to jest tylko 5% dobrej relacji, ale 95% złej. Na to wszystko nakłada się jeszcze po prostu zwykła niewiedza. Czyli jeżeli przechodzimy takie różnego rodzaju problemy,
na przykład z facetem, no i facet ma problemy, nie wiem, ze wzwodem, z erekcją, z innymi rzeczami, to zdziwiłybyście się, jak często kobiety po prostu wyśmiewają faceta. Ty masz problem. No wiecie, dla mężczyzny seks i tak jakby potwierdzanie się w tej sferze, no jest po prostu szalenie ważne. I wszyscy powszechnie wiedzą, że nie ma wrażliwszej rzeczy na świecie jak męskie ego. W związku z tym, wiedząc o tym, że takie problemy się mogą pojawić, bo się mogą pojawić z różnych powodów, nie? Z różnych powodów, zaraz powiem jeszcze więcej z jakich, no to po prostu właściwe reagowanie w takich sytuacjach jest bardzo ważne, nie? Bo to jest tak, jak ktoś ma problem, to czy my go chcemy obśmiać i w pewnym sensie poniżyć, czy my chcemy powiedzieć, posłuchaj, wiesz, nie przejmuj się, no jakoś to przyjdziemy razem, nie? No ja rozumiem, no takie rzeczy się po prostu zdarzają, bo naprawdę się zdarzają. I to nie jest żadne wielkie ajwaj, tylko w momencie, kiedy my żyjemy w tym takim zamkniętym świecie, za dużo w ogóle o tym nie rozmawiamy, no bo to jest zrozumiałe, że nie chcemy rozmawiać, tam wszystkim głosić i trąbić i w ogóle, no to te rzeczy urastają do takich potem rangi takich niemożliwości, a zazwyczaj można to wszystko rozwiązać prostymi krokami. Zatem trzeba mieć świadomość też takich prostych paru rzeczy, że tak, u facetów, i to mówię o tej takiej prostej świadomości, to libido się zmienia, to po pierwsze. Po drugie, faceci są strasznymi wzrokowcami i bodźce wzrokowe są dla nich potwornie ważne. Czyli to, co mówiłam, cała pornografia jest zbudowana na bodźcach wzrokowych. Bodziec wzrokowy niewiele wystarczy, bum. Tylko tyle, że gdy wiemy, to w pornografii te bodźce się szybko opatrują i trzeba je ciągle zmieniać. Właśnie dlatego ten biznes kwitnie, ponieważ mężczyźni, to, co dzisiaj działa na mężczyznę, jutro nie będzie działało na niego. Dlatego też stąd twórczość w tej dziedzinie jest ważna. Oczywiście w granicach porozumienia, jakie jest w związku. Tak? W takich granicach, w których my się czujemy bezpieczne, bo wiecie, dzisiaj jest bardzo dużo pomysłów na ten temat, które w ogóle nie są moją bajką. Natomiast to, co się mieści w granicach naszych wewnętrznych uzgodnień, to przecież jest bardzo warto zrobić. No, trzeba pamiętać też o innych rzeczach, mianowicie o tym, że faceci bardzo różnie reagują na stres. Dostałam na przykład takie zapytanie, mam chore dziecko, w ogóle nie mam ochoty na seks, a mój mąż może codziennie. No i tak właśnie będzie bardzo często, bo facet, jak jest zestresowany, będzie chciał więcej seksu, bo dla niego to jest sposób rozreagowania seksu. Kobieta, jak jest zestresowana, nie, to bardzo często się wycofuje, o, nie chce mi się żyć, zamyka się w tej sferze. No i co? I klops, nie? I relacja na przykład, tak jak tutaj, przy chorym dziecku mamy wtedy co? Mamy, nie dość, że mamy chore dziecko, to jeszcze mamy związek, który jest taki obydwie osoby, ta się czuje pod presją, ten się czuje niezaspokojony i co zrobić? No jej, no. Uniwersalna recepta na wszystko. Pogadać. Pogadać, nie? Powiedzieć po sobie, kochanie, ja naprawdę nie mam ochoty na seks i tak dalej, ale co moglibyśmy zrobić, żeby ten seks istniał? Nie? Co moglibyśmy zrobić, żeby zupełnie tego nie włączyć? Słuchajcie, długofalowo, jeżeli nie ma zgody między małżonkami i jedno chce seksu, drugie nie chce, długofalowo doprowadzi to do eskalujących się napięć i albo antagonizacji, albo alienacji. I w związku z tym to się w ogóle nie opłaca, zwłaszcza w kontekście choroby dziecka. To ja z pełnym współczuciem, bo jedno z moich dzieci było przez 14 lat przewlekle chore, ale i też miałam takie sytuacje, że po prostu tak naprawdę już mi się nic nie chciało, byłam taka załamana. To wiedziałam jednak, że po prostu gdy my dobrze funkcjonujemy ze sobą, a elementem tego jest seks, naprawdę łatwiej jest przejść wyzwania życiowe. Dlatego też tutaj trzeba zdawać sprawę z tego, że jest taka różnica po prostu, nie? Że faceci na stres bardzo często reagują tak, gdy dzieci są chore, to jest szczególnie tak często, a kobieta właśnie w zupełnie inny sposób. I znowu z tą świadomością stajemy i aha, wypracowujemy jakiś konsensus. To, z czym się też często spotykam i czego dobrze było, żeby kobiety były świadome, to jest też, że faceci mogą jeszcze inaczej zareagować na stres. Zwłaszcza jak są przepracowani. I oglądałam kiedyś
taką sondę uliczną, która jakiś tutaj to jest, nie wiem, WPP czy ktoś tam robiło. I dlaczego faceci dzisiaj nie chcą uprawiać seksu? Więc większość kobiet opowiada, że po prostu jest taka presja, jest taki stres, że oni tego seksu nie chcą uprawiać, że chcą się, że się blokują. Nie? Ale to nie znaczy, że oni tego seksu nie potrzebują, rozumiecie? Oni go naprawdę bardzo potrzebują. I właśnie dlatego wtedy, jeżeli mamy mądrą kobitkę, która po prostu wie, co się dzieje i po prostu, wiecie, też z pewnym dystansem do tego podchodzi, no to wtedy można być kreatywnym. Na przykład ostatnio w Rodzince PL oglądałam jakiś tam taki właśnie, był odcinek, że tam wszyscy po kolei mówili, że tam jakie mają takie marzenia, takie, żeby chcieli tam w seksie się poprzebierać, nie wiem, tam za strażaka, za pielęgniarkę, czy tam za kogoś, nie wiem. Nie pamiętam dokładnie. Taka krótka scenka. No i ten Ludwik, żona Ludwika mówi, ta główna bohaterka mówi, no my nie mamy tutaj takich chęci, takich przebieranek, a on tak zagadkowo milczał. No i prawda, Ludwik? Prawda, Ludwika się tego dopytywała, a on mówi, no ja bym chciał, żebyś ty się przebrała chyba za kotkę, trzpiotkę, czy coś takiego. No i ona tak pomrugała oczami. No i film leci i w dalszej scenie ona przychodzi do niego, mówi, mrał, do sypialni, mówi, mrał, kotka, trzpiotka, czy coś takiego. Wiecie, no usłyszała i zrealizowała, no bo na tym rzecz po prostu polega, żeby siebie słuchać. To, że po ślubie było tak, 5 lat po ślubie było tak, to 10 lat po ślubie będzie jeszcze inaczej i oby było inaczej, dodam, bo inaczej zdechniemy z nudów, a 20 lat po ślubie no może być po prostu rewelacyjnie, ale też zupełnie inaczej niż to było w poprzednich jakby sezonach naszego życia. Więc tak ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że seks pokazuje, jak bardzo wiele jest niedomówień, nieprzebaczenia, uraz w naszym życiu i my wtedy tracimy taki dystans, to jest wszystko robić takie śmiertelnie poważne, w tym wszystkim robić taka grobowa atmosfera. Oj, teraz wiecie, seks w grobowcu, nie? Po prostu makabra. Ważne jest też, żeby zobaczyć, jeżeli mam już problem, żeby zobaczyć, a dlaczego ten problem narósł? Bo jak już mówiłam, kwestia komunikacji, tak, to jest bardzo ważna, że na przykład bardzo często się już rozjechaliśmy i już potem nie czujemy się tak blisko, żeby doświadczać tej intymności fizycznej. Ale dodam, że bardzo często jest też tak, że kobiety, jakby korzystając z tego, że facet ma wyższe libido, traktują seks jako kartę przetargową. I z tym się spotkałam nieraz, nie? Że no ja go podtrzymam na kanapie, za 3 dni zmięknie, nie? No ja to mam te swoje sposoby. Tylko wiecie, stosowanie takich kart przetargowych to ma swoje zady i walety, bo póki facet ma wysokie libido i jeszcze na dodatek no, ma taką tendencję, żeby w ten sposób się dogadywać, bo różnie są z różnymi facetami, to ta karta będzie nam chodziła, nie? I będzie nam skutkowała tymi wypłatami. Natomiast jak mu libido spadnie, a kobiecie nie daj Boże wzrośnie, to sytuacja się może odwrócić. I wtedy już jest bardzo nieciekawie. Dlatego też, jeżeli seks jest jedynym argumentem, to jest niedobrze. To świadczy o złej komunikacji w związku. Nie? Bo tak naprawdę, tak jak mówiłam że w tym poprzednim odcinku, że związek to jest zawieranie kompromisów bez poczucia straty. Czyli, że my wiemy, że gramy do jednej bramki, jesteśmy jednym zespołem, nie? I po prostu fajnie, żeby było fajnie, nie? Fajnie, żeby rzeczy nam się udawały i żeby było po prostu tak do przodu, z pieprzykiem, no, nie? Po prostu o to właśnie dbamy i o to nam chodzi, nie? A jak my tak zaczynamy, twoje, moje, twoje, moje, twoje, moje. Urażona księżniczka, wycofany książę. Materiał po prostu na długie, długotrwałe, nieszczęśliwe pożycie. Prawda? Dlatego też tutaj warto się czasami zreflektować, jakich mechanizmów my używamy w związku i do czego używamy. Tym bardziej, że ten mechanizm karty przetargowej bardzo często prowadzi do tego, że w pewnym momencie, na przykład ja słyszę od 40-50-letnich kobiet, ja już tego się najadłam, tego cymesu, już mam dosyć, nie?
My już z mężem nie uprawiamy seksu, nie? No bo rzeczywiście, jeżeli to była taka karta przetargowa, to nie budowało więzi, nie budowało niczego, no to po prostu rzeczywiście no, wyczerpało się, zostało użyte, rogi się wytarły tej karty. Baj! Tymczasem przecież seks dojrzałych ludzi ma tak dużo zalet, zazwyczaj mają dużo większy dystans do tego, jak wyglądają, prawda? Umieją czerpać dużo więcej przyjemności z seksu, więc dlaczego z tego akurat nie w tym momencie rezygnować, jak już nie grozi nam płodność, nie grozi nam ciąża, nie? Jeżeli ktoś już nie chce tej ciąży i się strasznie bał i tak dalej. Zazwyczaj wtedy w związku jesteśmy dosyć dobrze dotarci, rozumiemy swoje potrzeby. Tym bardziej warto jest tą sferę co pewien czas tak przejrzeć, zmonitorować, po co, dlaczego i jak. Czy jest to możliwe? No, myślę, że oczywiście, że jest to możliwe. Po to mamy mózgi, jak nie, no to czytamy, uczymy się, idziemy do specjalisty, szukamy rozwiązań i budujemy strategię wyjścia. Bardzo ważne też jest to, aby pamiętać o tym, że kobieta przechodzi już przez pewne cykle, prawda, życia. I gdy jest taka młoda i na przykład potem zachodzi w ciążę, no to wiadomo, że w ciąży też, wiecie, takie typowe problemy, które są w ciąży, to jest albo brak libido, albo ekstremalne libido, albo po prostu to, że kobiety tak jakoś źle się czują same ze sobą. Co wracamy znowu do punktu pierwszego, czyli znowu jak my siebie same widzimy, nie? O, jestem nieatrakcyjna, bo ja mam wielki brzuch, nie? Jestem nieatrakcyjna, bo tam coś tam, nie? I znowu te wszystkie, my się same wkręcamy w to, że jesteśmy nieatrakcyjne, a my po prostu jesteśmy jak jesteśmy. Więc to jest ten sam punkt. Następne to jest to, że potem mamy poród, połóg 40-dniowy, no i my się po prostu zmieniamy. I tutaj znowu potrzebna jest nam po prostu wiedza na ten temat, tak? Że takie rzeczy mogą zaistnieć. Mogą zaistnieć i po porodzie, i w momencie, kiedy przechodzimy premenopauzę i menopauzę. Poza tym niektóre kobiety, wiem to z ich takich relacji, gdy biorą zwłaszcza pigułki antykoncepcyjne, które obarczone są po prostu mnóstwem efektów ubocznych, między innymi właśnie wchodzą w to, że mają bardzo suche śluzówki, ponieważ na każdy specyfik człowiek reaguje jak? No indywidualnie, więc jednemu pójdzie w to, drugiemu pójdzie w tamto. Jest mnóstwo literatury na ten temat, na temat premenopauzy, w którą kobiety współcześnie potrafią już chodzić nawet od 30 roku życia. I my, będąc w takim przekonaniu, że to jest alergia na męża, jak mamy zdiagnozować właściwie ten problem, nie? Oczywiście dodam, że są takie ekstremalne przypadki, bo też dostałam takie wiadomości, że są kobiety, które mówią, że żadne lubrykanty, żadne kremy nawilżające, tam nic nie pomaga. I no i tutaj rzeczywiście zastanowiłabym się nad podłożem tego, czy to jest podłoże hormonalne, nie wiem, może podłoże psychiczne, może jakaś inna choroba, ponieważ no wiecie, tak naprawdę sucho śluzówek może być jakby elementem także chyba także innych schorzeń. W związku z tym tutaj z pewnością zastanowiłabym się, co z tym zrobić. Poza tym na pewno sięgnęłabym do jakichś naturalnych środków do tego, aby żeby to, jeżeli jest takie pragnienie oczywiście, żeby to współżycie nie wymarło zupełnie i żeby po prostu jakby podtrzymywać tą intymność na takim poziomie fizycznym, bo myślę, że w ogóle o to warto zawalczyć, nie? W dzisiejszej kulturze jest bardzo dużo roznegliżowania i seksualności, nie? Ostatnio jechaliśmy przez Kaszuby i taką blachodachówkę jakiegoś tam koloru reklamowała taka roznegliżowana pani stojąca w odpowiedniej pozie i pokazująca swoje oczytanie. I rozliczę dzięki, no po prostu myślałam, że padnę ze śmiechu. Po prostu podobno seks sprzedaje wszystko, prawda? Ale jak widać, pokazywanie seksu, śmianie się z seksu, na przykład to, że stand-uperzy teraz ciągle gadają tylko o takich tematach, że no i ciągle jadą na tych samych takich tematach, też jest po prostu czasami nudne.
nie rozwiązuje tematu w relacjach z ludźmi. I taka ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że po prostu jeżeli my będziemy to traktować jako taką fajną sferę, będziemy mieli takie nastawienie, że my to lubimy, że seks jest fajny, że seks to jest ten taki fajny wymiar naszego bycia razem, nie? Będziemy mieli do tego dystans, posłuchajcie. Dystans. Właśnie dlatego seks ludzi starszych jest zazwyczaj bardzo, bardzo satysfakcjonujący, ponieważ oni mają dystans do swoich ciał. Czyli dlaczego nie wziąć tej lekcji wcześniej i nabrać trochę dystansu i po prostu się pośmiać. Ja tak czasami tutaj rozmawiam z różnymi ludźmi i właśnie chyba najbardziej zadowoleni z seksu to są ludzie, którzy umieją wprowadzić parę kategorii różnego seksu, czyli seks na poważnie, seks na romantycznie, seks na dziko, ale seks na śmiesznie, nie? Seks na śmiesznie, czyli że po prostu my się razem śmiejemy, robimy sobie jakieś śmieszne teatrzyki, cokolwiek nam pasuje, ale traktujemy to trochę z przymrużeniem oka od czasu do czasu. Słuchajcie, poczucie humoru jest jedną z najbardziej pożądanych cech w dzisiejszym spiętym świecie. Dystans naprawdę do siebie, dystans do rzeczywistości, w której jesteśmy, myślę, że może nas niesamowicie uratować. Oczywiście też jako popularyzator różnych zagadnień bardzo zachęcam do tego, żeby poczytać, no nie wiem, żeby pójść do specjalisty, żeby poszukać jakiegoś doradcy i żeby szukać też, tak jak mówiłam, naturalnych sposobów. Nie tylko oczywiście jakaś tam dzika chemia i nie wiadomo co, ale od wielu lat na przykład kobiety radziły sobie chociażby ze skokami hormonalnymi, używając chociażby naturalnego progesteronu z korzenia jam. Ja używałam go przez wiele lat, gdy zaczęłam wchodzić w premenopauzę i widziałam zbawienne skutki używania go dla mojej skóry, właśnie dla moich śluzówek, dla snu i tak dalej. Dlatego też oprócz tego oficjalnego nurtu medycyny, która tam po prostu ma rozwiązania albo nie ma, w wielu przypadkach po prostu nie ma, to myślę, że po to mamy nasze mózgi, są nam dane, żebyśmy po prostu myśleli i sięgali po rozwiązania, które dla nas będą pomocne. Kochani, to na tyle. Proszę Was, zostawcie mi po pierwsze łapkę w górę. Proszę o subskrypcję i zaznaczcie ten czerwony dzwoneczek, który jest obok. On będzie Was informował o kolejnych filmach, a niedługo nagram film na pewno o problemach mężczyzn, bo będzie to na pewno bardzo ciekawe. No i oczywiście komentarze. Proszę Was, żebyście zostawiali swoje komentarze, bo temat z pewnością nie jest wyczerpany. Jak Wy do tego podchodzicie? Jaki jest Wasz sposób na udany związek? A może jakie jeszcze sygnalizujecie problemy? To, że Wy odpowiadacie w komentarzach na to, co ja mówię w filmikach, ma dla mnie ogromną wartość i strasznie motywuje mnie do dalszej pracy. To na tyle. Hej!